źle mi ze sobą. Czy to dobry objaw, czy nie? Cześć, to mówię. O, cześć w ogóle. Dzięki za subskrypcję, jakoś tak cicho gadam, nie wiem czy w ogóle coś słyszycie, ale tak jest dzisiaj. O, słoneczko wyszło. Co chciałem powiedzieć? Rozpraszam szybko. Oj, już wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest mi źle ze sobą. Dlaczego mi jest źle ze sobą? Bo sobie robię krzywdę myślami. Dlaczego sobie robię krzywdę myślami? Bo mam nawyk robienia sobie krzywdy. Brzmi dziwacznie, ale tak jest. Jeśli mam pełne zrozumienie, ale te stare mechanizmy działają. I tak naprawdę jak to przeanalizuję? No bo jeśli robię sobie źle, ciągle myślę na jakiś temat i wchodzę w jakieś interakcje, w które nie powinienem moim zdaniem wchodzić, bo sobie robię krzywdę, to mój stan dzisiaj jest zajebisty. Co to znaczy stan zajebisty? To znaczy się, że jeśli robię sobie krzywdę, czyli wbijam sobie tą przysłowiową szpilkę, że tak powiem, gwóźdź w łapę, no to powinno mnie boleć, a nie powinienem mówić, że jest mi zajebiście. Kiedyś mówiłem, że jest mi zajebiście. Dzisiaj wiem, że jedyną osobą, która może mnie skrzywdzić, no to jest Adam. Bo to ja sobie robię różne dziwne rzeczy swoimi myślami. Tylko jak ja to często mówię, wiedza jest gówno warta, jak się z niej nie korzysta. No i dzisiaj z jakichś powodów jeszcze z tej wiedzy nie mogę skorzystać. Oczywiście to będzie trwało krócej, kiedyś to muszę, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, w tym siedział, albo i trzy tygodnie. A dzisiaj to trwa krócej. Siebie za to lubię, no a dwa też, no już mi powoli przechudzę, jak do was to gadam, jak sobie coś jeszcze napiszę, no bo taka forma gdzieś mojej autoterapii, jakby to nazwać, dla mnie jest, mówię, bardzo, bardzo dobra. Ale podsumowując to, całą moją gadkę, bo już mi się dalej nie chce. Czyli tak, po pierwsze, mam jakieś myśli na jakiś temat, które powodują u mnie złe samopoczucie. Uczucia, które w danym momencie nie są dla mnie po prostu dobre. Jak korzystam z metody racjonalnej terapii zachowań, jak sobie zadam 5 pytań racjonalnych, to oczywiście wyjdzie mi, że te myśli są irracjonalne i one mi nie służą. To co trzeba zrobić? Prowadzić nowe myśli. Tylko czy zawsze da się prowadzić nowe myśli? Nie! A czemu się nie da prowadzić? Bo jeśli na cały czas tamte stare funkcjonują. I generalnie rzecz biorąc, ja mówię, że ich nie chcę, a tak naprawdę to ich chcę. Jest jedna fajna metoda, która bardzo szybko działa, ale dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie jej, że tak powiem, użyć. To znaczy, że zaakceptować się ten stan, czyli ten stan, w którym ja dzisiaj jestem. I się okazuje, że jak to zrobię, zaakceptujesz, że ok, dzisiaj tak jest, że sobie robię krzywdę tymi swoimi myślami. To przychodzi ulga i robi się przestrzeń na nowe myśli. Ale jeszcze tego nie ma. Może za chwilę przyjdzie. Cześć!